W dzisiejszym materiale mam dla was update w kwestii Nihokado Avocado. Od jego powrotu do internetu minął już ponad miesiąc i od tego czasu wokół niego narasło całkiem sporo teorii, które chcemy omówić w dzisiejszym filmie oraz przeanalizować kilka materiałów, które wrzucił do internetu od czasu swojego powrotu, których jeszcze nie przeanalizowałem, które sugerują sporo interesujących rzeczy w związku z jego stratą wagi. Dodatkowo powrócimy dzisiaj do tematu Smart School Boy 9, ponieważ mam dla was masywny update w jego sprawie. Siemano wszystkim, z Tromondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Nim zaczniemy, stawcie suma na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi i jeszcze tego nie robicie. Podnieście na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. Tymczasem, moi drodzy, lepiej nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy od samego początku, od pierwszego tematu w dzisiejszym filmie. Dobra, zatem na początek powracamy do sprawy Smart School Boy 9, ponieważ od mojego ostatniego filmu w jego temacie całkiem sporo się zmieniło i dosłownie muszę wam o tym opowiedzieć. Jeżeli nie jesteście jeszcze wtajemniczeni w temat, to polecam wam obejrzeć najpierw ten materiał, gdzie omawiam całą aferę z jego udziałem. Niemniej w dużym skrócie, w sierpniu tego roku na Instagramie odkopane zostały profile należące do jednego człowieka imieniem David, na których ten w mocno obrzydliwy sposób podawał się za dzieci mające 9, 10, 12, 13 lat. Dodatkowo wykorzystywał zdjęcia i wizerunki innych dzieci, co miałoby zwiększyć jego wiarygodność, oraz jednocześnie prowadził konto Smart School Boy 9, na którym to występował on sam, przebrany za dziecko z czwartej klasy podstawówki. Sam twierdził, że ma 9 lat, chodzi jeszcze do szkoły, aczkolwiek jest mądrzejszy od swoich rówieśników, i puszczał na to konto oraz na wszystkie inne bardzo niepokojące i nieodpowiednie treści. Cała jego działalność w internecie została odkryta właśnie w sierpniu tego roku i znacząco nagłośniono ją za granicą oraz w Polsce. Ja zająłem się tym tematem. Za granicą ta sprawa zyskała naprawdę ogromną popularność i świadomość odnośnie działalności tego człowieka oraz jemu podobnych ludzi została naprawdę bardzo podniesiona. W internecie miało miejsce kilka śledztw wokół niego i ostatecznie został on zgłoszony do służb w Anglii, gdyż to właśnie stamtąd David pochodzi. I to jest stan rzeczy na 2 miesiące temu. Jak sprawa zatem wygląda aktualnie? Więc zacznijmy od tego, że delikwent usunął się z internetu. Dosłownie od momentu wybuchu tej afery w internecie nie pojawiły się jakiekolwiek ślady jego działalności. A dodatkowo wiele kont, które pozostały po wspomnianej w tamtym materiale czystce, najpewniej zniknęło. Ponieważ mimo wielu usuniętych kont, cały czas w internecie znajdowało się wiele tych, które chociaż były nieaktywne, to jednak nie zostały usunięte, a David kiedyś robił na nich okropne rzeczy. Dodatkowo do opisu na swoim Facebooku dodał rubrykę, że nie udziela wywiadów nikomu, i do tego jeszcze przejdziemy, bo to jest mocna sytuacja. Dodatkowo Departament Policji w Greenwich w Anglii opublikował post dotyczący Smart School Boya 9, który to za zadanie miał ostrzec rodziców przed Smart School Boyem 9, który ma wysyłać wiadomości do dzieci na Snapchacie, podając się za dziecko. Owy post pojawił się wraz z końcem września, niemniej później z niewiadomych przyczyn został usunięty. Aczkolwiek ten post jest naprawdę istotny, gdyż to jest tak naprawdę pierwsza, szersza, dokładniejsza, publiczna wypowiedź policji w jego temacie. Wciąż ponadto odkopywane są coraz to kolejne profile na Instagramie o dość podobnym charakterze do tych, które niegdyś prowadził David, aczkolwiek nie ma jakichkolwiek dowodów, iż są to konta należące do niego. Dodatkowo poinformowano, iż na podstawie treści filmów David tak naprawdę nie dokonał żadnego przestępstwa, więc aktualnie śledztwo nie jest prowadzone. Co na dłuższą metę jest całkiem smutne i niepokojące, aczkolwiek jeżeli nie udowodniono mu popełnienia jakichkolwiek przestępstw, to niestety nie mogą nic z nim zrobić. W internecie udzieliła się też jedna z dziewczyn, której zdjęcia były wykorzystywane przez Schoolboya na jednym z jego kont, i wbrew pewnych myśli, które miałem w głowie, jakoby co niektóre zdjęcia dzieci wykorzystywane przez Schoolboya miały być generowane przez AI. Jak się okazało, nie były to zdjęcia tworzone przez AI, były to zdjęcia faktycznych dzieci, podbierane z ich kont w social mediach, a następnie przerobione w sposób znajomy z kont Schoolboya. Z innych update'ów w jego kwestii, w poprzednim materiale mówiłem wam o jego muzyce. Otóż ludzie odkopali kanał na YouTubie znany jako Smart School Boy 9 Mixtape, gdzie znajdują się jego piosenki, których nie można odsłuchać w jakimkolwiek innym miejscu w internecie, w związku z czym zakładam, że to jego prawdziwe konto. Ostatnia piosenka pojawiła się tam 8 września bieżącego roku. I oto treść tych niesamowitych bangerów. No stary, cudowne. I think I like a little lemon and lime. Say Mary Ann, here's Steely Dan. I like the sound of that running tram. Oh, you can stay in California. Tokyo, tomorrow. Ponadto ludzie odnaleźli jego stronę na Geniusie, gdzie przeczytać możecie teksty jego piosenek, i patrząc na przepisy do nich, nie wydaje mi się, żeby on sam to tam zapostował z własnej woli czy coś. Najpewniej ktoś inny wstawia te przepisy czy coś i po prostu go trolują. Niemniej ze względu na istnienie tej strony w końcu możemy otworzyć nasze głowy i zobaczyć, o czym on tam nawija. A nawija o jadącym tramwaju i że on woli jechać tramwajem niż jechać autobusem.
Kendrick Lamar by się schował, człowieku. Dodatkowo nie wiem do końca skąd, ale ktoś wyciągnął jego zdjęcie. Nie wiem, czy on sam dodał to zdjęcie w tym miejscu, aczkolwiek tak, Smart Schoolboy 9 wygląda naprawdę bez make-upu, który widzimy na jego filmach. Nie mam pojęcia skąd naprawdę pochodzi to zdjęcie, aczkolwiek zalało internet dość mocarnie. Najpewniej zostało odkopane przez któregoś z redditowców. Idąc jeszcze dalej w update tego tematu, internet zalała fala memów powiązanych ze Smart Schoolboyem. Gość stał się memem. To jest takim prawdziwym, viralowym memem. Od tych wszystkich dziwnych editów na TikToku z jego udziałem. Po konta na TikToku, gdzie ludzie tworzą bardzo podobny content do niego, ale no dużo z nich jest trollerskich na szczęście. Chociaż mimo wszystko, w mojej opinii, ze sprawy takiego Smart Schoolboya nie powinno się, albo przynajmniej nie wypada żartować. I najlepiej podsumował to Nick Crowley tym tweetem. Zostawiam go, w pełni się zgadzam, rel 100%. Aczkolwiek absolutnie moim ulubieńcem jest inny delikwent. I pamiętacie, jak jeszcze chwilę temu wspominałem wam o tym, że David nie udziela żadnych wywiadów? Otóż udzielił pewnego. Pewnemu TikTokerowi. Tylko, że nie. Poznajcie Ezekiela, czytaj Ezekiel D1STTV. Najprościej mówiąc, ten typ to taki typowy, kolejny cringe'owy ziomek z TikToka, którego content polega na robieniu tych wszystkich mrożących scenek. Ja najpewniej pewnego dnia usiadł i stwierdził, że te scenki nie dają mu takich viewsów, jakich by się spodziewał, jakie chciałby dostawać. W związku z czym wypada kombinować i zmienić content na robienie wywiadów z gościem, który robi niepokojące rzeczy w internecie. W związku z czym na jego kanale pojawił się wywiad ze Smart Schoolboy 9. Czytaj, jak słusznie zaznaczył gościu w komentarzach, Intelligent Schooler 8. Ponieważ Smart Schoolboy 9 na tym wywiadzie ma ocenzurowaną twarz i tak naprawdę jest to gościu mniej więcej jego postury w podobnym ubranku z plecakiem i w podobnych butach i w tych dripowskich, drillowskich skarpetkach z Nike'a, nie? Dodatkowo z ocenzurowanym głosem. No przecież wiecie, on nie chce się udzielać w takim filmie, nie chce pokazywać swojego prawdziwego wizerunku, ale musimy na 100% uwierzyć, na słowo musimy uwierzyć Ezekielowi, że to jest prawdziwy Smart Schoolboy 9, że to naprawdę jest on. I tak siedzą sobie przez 10 minut i jeden odpowiada na pytania drugiego. You've all been waiting for me and Smart Schoolboy 9. I've got my team behind the camera. As well as Smart Schoolboy 9's cousin, which as you guys can see, the face is blurred, but we came to a mutual agreement that I had to blur the face. What how old actually are you? Because there's people online that think you're a school kid and there's people online that are saying you're 30, 40, 50. So you said I can't. I'm not allowed to talk about my age. You're not allowed to talk about your age. Tak, dokładnie, ten wywiad jest fejkowy. I najbardziej rozwala mnie jego zakończenie, kiedy Ezekiel stwierdza, że głównym celem stworzenia tego filmu jest zwiększenie świadomości rodziców i dzieci odnośnie creepów w internecie. Mimo tego, że przed chwilą sobie gadał na luzie z domniemanym creepem, robiąc sobie z nim wywiad. Natomiast, no nie wiem, zrobić coś więcej albo coś. To jest okropny fake. Ludzie nie nabrali się na to i chłop został dosłownie zjedzony w komentarzach. Poza tym umówmy się, wywiad ze Smart Schoolboyem 9 przeprowadzony przez drillowca w Techflisie i w czapce z Trapstara w 2024 roku. No nie mamy powodu, żeby mu nie wierzyć. I skoro dotykamy już takich tematów, to odnaleziono dokładny, rzekomy, prawdopodobny adres zamieszkania Smart Schoolboya. Wiadomo gdzie mieszka, wiadomo w którym domu mieszka i ludzie masowo wrzucają ten dom do internetu. Ja nie będę go pokazywał w tym filmie. Pokażę tylko najistotniejsze rzeczy z tym związane, niemniej nie likuję tu adresu. Gość został wyśledzony mniej więcej we wrześniu. Od tamtej pory na TikToku pojawia się masa filmów, kiedy dzieciaki robią wycieczki pod jego dom i starają się, żeby ten wychodził czy cokolwiek i nawet zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie rzucali cegłami w okna w jego domu, co jest już przesadą. Z informacji, do których dostęp mamy w internecie, wynika, iż tego typu sytuacji było całkiem sporo. W związku z czym okna w domu, w którym rzekomo mieszka David, zostały zabite deskami i plandekami. W internecie pojawiło się również jedno nagranie z tego domu, kiedy prawdopodobnie David rozmawia z kimś za drzwi i na moment wyciąga dłoń przed drzwi. I zgadza się, jakoby to była rzeczywiście dłoń należąca do niego. Według innych źródeł informacji, David ma już w tym domu nie mieszkać, po tym jak ludzie naprawdę mocno go tam nachodzili, a więc nie wiadomo gdzie przebywa aktualnie. Co interesujące do sprawy, został zaangażowany również David Firth. I tak, dokładnie ten David Firth, autor Salad Fingers. Miał otóż mieszkać w Doncaster, czyli w dokładnie tym samym miejscu, w którym mieszkać miał również Smart Schoolboy 9. Ktoś napisał w tej sprawie do Davida na Instagramie i oto jaką odpowiedź otrzymał. Niemniej do tych informacji podchodziłbym trochę z przymrużeniem oka, gdyż do czynienia mamy tutaj tylko i wyłącznie ze screenami z konwersacji pomiędzy kimś a Davidem Firthem. A jak wiemy, żyjemy w takich czasach, że tego typu materiały można z łatwością podrobić. Niemniej przejdźmy do tego, co możemy tam przeczytać. Dzień dobry, panie Firth. Chciałem tylko zadać pytanie, ponieważ wiem, że jesteś z Doncaster i ta informacja może pomóc, ponieważ trwa dochodzenie. Czy kiedykolwiek słyszałeś o David Walter Alter, znany również jako Clown Monkey Man? Nie wiem trochę skąd to się tutaj wzięło, jak mam być szczery. Przebierał się za ucznia, malował twarz i chodził po centrum miasta. Wydawał dziwne dźwięki do ludzi, śledził również dzieci w okolicy. Tak, myślę, że pamiętam, jak spacerował po mieście pod koniec lat
90. lub na początku lat 2000, kiedy byłem w szkole Hall Cross, nigdy jednak do mnie nie podszedł. Czy to wszystkie szczegóły, które pamiętasz? Jeśli mówimy o tej samej osobie, to był ciemnoskóry facet, który nosił naprawdę niechlujnie nałożony makijaż, tak po prostu kilka biało-czerwonych farb do twarzy, jakby to było po prostu rozmazane na jego twarzy. Pamiętam, jak miał na sobie białą koszulę i szkolny krawat i miał dziwną postawę, albo szedł dość pochylony do przodu. Był dość wysoki i szedł bardzo szybko. Wydawał się zaskoczony, rozglądał się dookoła dość paranoicznie. Prawdopodobnie przeszedł obok mnie kilka razy w pobliżu szkoły Hall Cross na samym końcu miasta. To wszystko, co pamiętam. Powiedziałbym, że to był 1999 lub 2001 rok. Czy ktokolwiek ma jego zdjęcie? Następnie drugi rozmówca wysyła zdjęcie Smart School Boya 9. Tak, wygląda jak on. Jego makijaż stał się schludniejszy. W tym czasie krążyła plotka, że pobliski szpital psychiatryczny został zamknięty i że wypuszczono wszystkich stamtąd, a on miał być po prostu jednym z wielu szalonych ludzi na ulicach Doncaster. To mi się totalnie jakoś nie lepi. Oczywiście w pobliżu Doncaster znajduje się szpital psychiatryczny, ale nigdzie nie ma informacji o jakimś wypuszczeniu osób stamtąd. Więc moim zdaniem to jest taki trochę red flag, że możliwe, że te screeny są faktycznie podrobione. Czy wiedzieliście, co naprawdę robił? Nie znasz przypadkiem kogoś innego, kto wiedziałby coś o nim? Nie jestem pewien, jak długo tam mieszkałeś i czy nadal mieszkasz. Minęło ponad 20 lat, więc rozumiem, gdybyś już tam nie mieszkał. Nie, szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, że nadal to pamiętam. Początkowo podchodziłem do tego dosyć sceptycznie, aczkolwiek z czasem okazało się, że może być w tym trochę więcej prawdy. A to wszystko za sprawą posta Davida na X-ie. Proszę, przestańcie pisać do mnie w sprawie Smart School Boya 9, odpowiedziałem na DM kilka tygodni temu. Prawdopodobnie mowa o tym, który przed chwilą wam pokazałem, aczkolwiek równie dobrze, może chodzi o coś innego. Odpowiedziałem na pytanie, że pamiętam tego gościa, kiedy przechodził przez Doncaster przebrany za ucznia. Miał na sobie dziwny makijaż. Tak, przeszedłem obok niego. W centrum miasta 20-25 lat temu. Przeszedłem obok niego. To wszystko. Widać, że kolega trochę się zirytował, ale zresztą nie dziwię się. Ja będę dalej obserwował ten temat. Jeżeli coś się w nim zmieni, to poinformuję was o tym w jakimś filmie za jakiś czas. W związku z tym zostawcie sumę na kanale, jeśli jesteście tutaj nowi, żeby nie przegapić ewentualnego update'u w tej sprawie. No i w tym momencie przechodzimy do wątku Nikokada Avocado, ponieważ mam dla was pewną aktualizację ze względu na co niektóre pytania, które zadawaliście mi w jego kwestii od czasu mojego ostatniego filmu na jego temat. Aczkolwiek coś zmieniło się w jego sytuacji, niekoniecznie, ale nadal mamy kilka wątków, które wręcz wypada wam wyjaśnić, żeby pozbyć się waszych wątpliwości co do jego przemian. Ostatnio zadawaliście mi trochę pytań odnośnie Nikokada Avocado w związku z jego ostatnimi poczynaniami, które komentowałem w tym materiale. Na początku września opublikowałem film, gdzie komentowałem dość szokującą stratę wagi przez Nikokada Avocado. Aczkolwiek całkiem interesujące jest to, co działo się z jego postacią po publikacji tego materiału, czego oczywiście nie dałem rady objąć w tamtym filmie. W związku z czym w tym filmie macie krótki update, gdyż po tamtym materiale dość często wiele osób mówiło rzeczy typu: on tak naprawdę oszukał nas w kwestii swojej straty wagi, to jest tak naprawdę fake, bo Nikokado dalej jest gruby, a to jest jego brat bliźniak czy coś. No, nic bardziej mylnego, mimo faktu, że Nikokado nie jest zbyt aktywny na YouTubie po publikacji tamtego filmu, zresztą co się dziwić, on zrobił prawie 50 milionów wyświetleń. To był natomiast bardzo aktywny na TikToku i jego treści, które tam publikował, wręcz potwierdzają, że strata wagi jest prawdziwa, a nie jest jakimkolwiek trolem. Przede wszystkim pojawiły się tam filmy, gdzie widzimy go w całej okazałości, od stóp aż po głowę i faktycznie jest on szczupły. Dodatkowo absolutnie nie są to nagrania, które nagrane mogły zostać, załóżmy, te 10 lat temu, kiedy Nikokado Avocado jeszcze był szczupły, ze względu na to, że na tych TikTokach robi na przykład Apple Dance, czyli trend w internecie, który powstał stosunkowo niedawno po wyjściu brat od Charlie XCX. Tam obecna jest piosenka Apple, która stała się trendem na TikToku i Nikokado wykorzystuje właśnie ten trend w swoich filmach i co byłoby trochę niemożliwe, żeby przewidział powstanie tego trendu 10 lat temu. Naprawdę, nie oszukujmy się. Na jeszcze innym TikToku znajduje się w jakimś mieście, w miejscu publicznym, w tle, tuż za nim widzimy billboard reklamujący walkę na UFC, która odbyła się 27 września tego roku. Dodatkowo, gdyby tego było mało, we wrześniu pewien ziomek spotkał go normalnie na mieście i ma z nim zdjęcie. I ku zaskoczeniu pewnie wielu osób wcale nie jest w swoim dawnym stanie fizycznym, a jest faktycznie chudy. Więc te wszystkie teorie, że tak naprawdę CGI, green screen, nie wiem, jego sobowtór czy cokolwiek, są nieprawdą. A sam fakt, że na swoim TikToku całkiem niedawno opublikował nagranie siebie w swoim poprzednim stanie, kiedy był jeszcze otyły, nie oznacza wcale tego, że powrócił nagle do takiego stanu. W związku z czym, czyli różni detektywi nie są w stanie skumać, że to jest nagranie nagrane dużo wcześniej, jak masa innych, a Nikokado po prostu troluje ludzi, to coś jest chyba nie tak. Uwaga, to jest troll. Dziwię się, że co niektórzy jeszcze tego nie wykminili. Pojawił się on również na kilku materiałach u Hungry Fat Chick. Najprościej mówiąc, to jest kobieta robiąca dokładnie taki sam content, jaki niegdyś prowadził Nikokado Avocado, w bardzo podobnym stanie fizycznym. Cóż, przynajmniej w jej przypadku pewni możemy być, że ona nie jest o dwa kroki do przodu jak Nik. Z innej beczki sporo osób podaje pod wątpliwość wygląd Nikokado, na przykład brak wiszącej skóry. I faktycznie po stracie tak ogromnej masy, siłą rzeczy u człowieka zostaje wisząca skóra. I
jedyną drogą do pozbycia się jej jest operacja. Nikokada od czasu jego powrotu nie widzieliśmy ani razu bez koszulki. Poza tym jednym TikTokiem niemniej nie widzimy całości jego ciała. Nie widzieliśmy go również od tyłu, w związku z czym możliwe, albo wręcz na pewno, przeszedł on taką operację usuwania takiej skóry. Oczywiście jest to bardzo kosztowny zabieg, aczkolwiek nie wiem, czy was zdziwię, ale Nikokada Avocado ma trochę pieniędzy. I właśnie w ten sposób wygląda to aktualnie. Nikokado aktualnie siedzi cicho, od dłuższego czasu nie pokazywał się w internecie, co nie oznacza, że nie powróci on za jakiś czas z kolejnymi filmami. Cóż, nam pozostało tylko i wyłącznie obserwować, co będzie się z nim działo dalej. No i na ten moment w kwestii Nikokado Avocado oraz Smart School Boya 9 to byłoby na tyle. Jeżeli coś zmieni się w ich sprawach, to ja oczywiście poinformuję was o tym w jednym z moich kolejnych filmów, w związku z czym zostaw suba na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robisz, żeby takowy materiał cię nie ominął. Tymczasem słyszymy się wkrótce, mówi do Zomondar, siemano, cześć.